Siema, dzisiaj sobie zrobiłem Merfolk Swampa, tyle że na Elite Mode, czyli na tym trudniejszym. Tutaj fajne itemki mogą polecieć. I zobaczymy, jak to pójdzie. Kolejny dungeon, jaki będzie, to będzie Forest Altar chyba, tak? Tak, Forest Altar będzie jutro dopiero dostępne. Więc na spokojnie możemy sobie robić Swampa na Elite Mode. Mam jeszcze 4 nagrody, jak to zrobię, będę miał 3. No, będzie. Chyba będzie git. Także lecimy. Enter Dungeon. Matchmaking. Dobra, jesteśmy w Dungo. Mamy same 30 levele. Także myślę, że powinno pójść dosyć sprawnie. Mamy pierwszą grupkę mobków. Aha, i ten ultimate cały. Dobra, dawaj, wskakuj w te mobki i lecimy. Mamy same max levele, bo aktualnie w momencie, kiedy robię tego Dunga, 30 poziom to jest max. Nie wiem, czy powinienem questy robić dalej w zasadzie. No bo questy dają expa. A co, jak ja zrobię te questy? Zwiększą maksymalny poziom. Doskonale, później expa wezmę na level. To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem jeszcze, jak to ugryźć. Zobaczymy. No, szybciutko idzie. Tu mamy kolejne. Tam już chyba za niedługo bossik będzie. Pierwszy. Zapalamy sobie tych hunterów. Pyk. Oni chyba mają lepsze itemy ode mnie. Albo ja się za mało skupię na robieniu damage'u. Dlatego, że robię najmniej. On mi się nie podoba. Dobra, jest pierwszy bosik. Aha, nie zdążyłem. XD. Dobra, mamy to. Teraz tak, dwójeczka. Jedyneczka. Piąteczka. Czekamy na czwórkę. Teraz tak, czwórka, trójka. Dwójka. Jedynka. Piątka. No i tak wygląda kombo moje. Teraz oczywiście dwójka, jedyneczka. Bez szału, nie? Mamy mopki do zabicia. No, przydałoby się cooldowny jeszcze trochę. Żeby je zbić. Bo mam momenty, kiedy stoję. No i nie mam co robić, nie? Po prostu czekam na cooldowny, aż zejdą. Teraz fajnie poszło, bo miałem skilla za skillem. Pyk, trójka. No, mały damage robię, nie wiem czemu. Teraz mam siódemkę. Dobra, odpalamy tą siódemkę. Let's go. Dzisiaj zrobimy sobie tego bosika. Ty, bo ja padam. Ty, padłem? No, okej. Okay. Pierwszy raz się wywaliłem na bosie. A to przez to, że nie patrzyłem, co się dzieje, no? Direct. Dobra. Padłem sobie. Akcesoria. Dexterity i HP. Średnio bym powiedział. Dexterity spoko. Ale HP-ki już niekoniecznie. Brałbym coś innego zamiast tych HP-ków. Dobra. Lecimy dalej. Tu mamy kolejne mopki.
ciekawy, kiedy oni te arenki dodadzą. Są arenki coming soon. A tak szczerze, te arenki mnie bardziej interesują niż te battlegroundy. Mam nadzieję, że jeszcze u tych arenek będzie ranking. Dobra, kolejny bossik. No, robimy go. Tak, dwójka. Trójku poczekam, aż czwórkę będę miał dostępną. Teraz tak, czwórka, trójka. Żeby krytowała. Ło. Dobra, to już się troszkę więcej dzieje. Na tym bossie. Siódemkę by się przydało odpalić. Oj, uwaga. O, ale wleciał. Walił się czy nie? A, wywalił się. No cóż, to musimy to zrobić bez niego. Procent. Zostało ile? 80 HP. Oj. Dobra, jest siódemka, szóstka. I walimy teraz. Jak najwięcej. Żeby damage'u zrobić na tych buffach. No i tyle, no i cooldowny. Zobaczymy sobie. Pęk, pęk, czwórka, trójka. O, za chwilę powinien paść. Pyk. No i mamy to. Kurde, no ten bossik już był troszkę bardziej wymagający. Już tutaj były takie mechaniki, że trzeba było się czasem ruszyć. Fajnie, podoba mi się, że nie ma tak łatwo, że jest coraz trudniej. Dexterity i focus. Dostałem. No okej. Okay. Zobaczymy. Mamy kolejne mopki. Zabicia. No i dobra, możemy iść dalej. I tu już chyba mamy ostatnie mobki przed bossem, tak mi się wydaje. Ale to zobaczymy zaraz. Pyk, trójeczka, kryty. Dobra, no i tam jest chyba bossik. A nie, jeszcze jedna grupka będzie przed bossem. No, po tej grupce będzie już bossik. Dobra, wszyscy ładnie czekają, aż tank podejdzie. No co jest, nie mogę bić. Nie wiem, jakoś tak na, jakoś dziwnie na górce byłem i nie mogłem damage'u robić. Dobra. No i został bossik. Także zobaczymy, jak to będzie. Dawaj, dawaj. Zabijemy, bijemy. Dobra, czwórka, trójka.
Nie wygląda jakoś super ciężko i całkiem szybko mu HP schodzi. Już zbiliśmy 15%, 25%, nie, 15% dobra, co ja mówię. 15%. Co mobki teraz trzeba bić? Dobra, dawaj tego. Mamy to. No i trochę popsułem combo. Dobra, dawaj mobki. Okej, okay, i bosik 7. Teraz powinno pójść lepiej. Lepiej i szybciej, bo teraz będę robił więcej damage'u. Jakbym 6 miał, no zaraz zejdzie z cooldownu. Znowu są mobki. Dobra, jest 6. Bosik. Nie wiem, czy my te kulki mamy łapać? Chyba tak. Ale to oni się tym zajęli. Tak, kryte. Znowu te mobki. Jeszcze ten, dobra. Okej, bierzemy. Stało mu 20k. To już chyba za dużo mechanik nie zdąży zrobić, co? No, padł. I co dostałem? Gauntlety dostałem, okej. Także mamy kolejnego Elite Dungeona zaliczonego. Pytanie, czy te challenge mody też te nagrody mi zabierają, ale chyba tak. Dobra, więc odbieramy sobie rzeczy tutaj. Mamy do odebrania, pyk. Tutaj. Dobra, dzień pierwszy, dzień trzeci mamy gotowe. Został jeszcze, a nie, nie mamy jeszcze. Jeszcze Dark Invasion i 10 Reputation Eventów. Jakiegoś chesta mam otworzyć. W backpacku. Dobra, gotowe. Znowu mam jakieś krystale ten zbierać. W razie to zostawię, dobra, skille. Dobra, mam talent punkcik i tego nie mogę dodawać. Co my tu mamy? Additional physical damage, corrosion arrow. 4. Dobra, dam sobie to. A to mogę dać? Nie. Aha, bo to na zasadzie ile mam procent kryta. Tutaj się dodaje, a tutaj ile mam procent cooldownów. Ja pod kryta powinienem iść. No. I tutaj sobie damy co? Tego sniper shota chyba, albo to bym dał. Nie, dobra, to, tego może nie. Rapid shot, więcej damage'u. Dobra, więc co damy w to jednak? Corrosion arrow. I zobaczymy. Jeszcze achievementik. Kolejny dungeon gotowy. Ile achievementów? Kurde. Dobra. No i co? Póki co tyle.